Minął już festiwal filmowy w Gdyni, wróciłem do domu, ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem cały czas pod wrażeniem tego, co tam się wydarzyło, a właściwie wydarzało. I wcale nie mam na myśli filmów ani konkursowych, ani tych pokazywanych poza konkursem. Mam na myśli spotkania, spotkania z Państwem. Mówiłem już wcześniej o tym, że byłem często zaczepiany, zarówno w kinie, jak przed kinem, jak po prostu na ulicy, w restauracji, na dworcu kolejowym, w pociągu. Nie tylko przez tych z Państwa, którzy mnie rozpoznawali i chcieli przez chwilę porozmawiać o filmie, albo po prostu chcieli podejść do mnie i, i powiedzieć, że słuchają tych moich widzów do recenzji na YouTube, ale właśnie zrobiło na mnie wrażenie, jak bardzo popularny już jest YouTube. Ilu wśród tych y, y, przechodniów, których spotykam na co dzień, to są odbiorcy YouTube'a? Ilu wśród nich jest państwa, czyli moich odbiorców YouTube'a, a raczej odbiorców y, tych moich recenzji na, na, na kanale na YouTube? Y, to się strasznie zmieniło. Kiedyś rozpoznawano mnie na ulicy dlatego, że pracowałem w telewizji. Dzisiaj dlatego, że robię recenzje na YouTube i że prowadzę program w radiu Nowy Świat. Raczek mówi: "Zapraszam w każdą niedzielę o 13:00, notabene". Więc to zrobiło na mnie takie wrażenie, że postanowiłem coś z tym zrobić i wtedy przypomniałem sobie o obietnicy jaką złożyłem wszystkim moim patronom tym którzy wspierają mnie w serwisie Patronite no, obdarowując swoim zaufaniem i nie tylko, bo wspomagając także kasą, abym mógł realizować następne recenzje, abym mógł y, y, trochę y, sprzęt lepszy kupować, krótko mówiąc, abym mógł rozwijać siebie i swoją pracę y, y, zawodową, ale w Całkowicie niezależnie od jakichkolwiek firm, od jakichkolwiek szefów, którzy mogliby mi nakazywać, żeby robić to czy tamto, mogli mówić, że to jest niezgodne z polityką firmy. A to, co ja tutaj robię, jest zgodne z polityką moją własną, żadnej firmy. I Państwo. Uważają, że to jest ok, i chcą Państwo, żeby tak było dalej, i dlatego mnie Państwo wspierają, żebym sobie gdzieś nie poszedł, żebym nie, nie poszukał jakiejś pracy, która by odciągała mnie od tego, za co jestem bardzo wdzięczny. Otóż, kiedy rozpoczynałem ten swój kanał na Patronite i, i gdzie, gdy opowiadałem, co będę chciał zrobić w najbliższym czasie, to obiecałem też Państwu, że ci, którzy będą mnie, Wspierać, będą stanowili pewien rodzaj rodziny wspierającej takich poławiaczy pereł, którzy razem ze mną będą szukali w kinie pereł i że to jest taki klub y, 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 nie tylko swoich, ale także klub ludzi, którzy kochają kino i że że ja członków tego klubu będę przedstawiał w moich wideo recenzjach i dzisiaj jest właśnie pierwszy odcinek, kiedy to się stanie. Na zakończenie tego, tej wideo recenzji, która przed nami, zobaczą Państwo listę patronów wspierających mnie i będących członkiem, członkami tych tych poławiaczy pereł, czyli tego klubu takich wielbicieli. Kinu. Którzy robią to aktywnie. To nie są wszyscy patroni moi, to są ci, którzy przekraczają tam pewien próg, który jest ustawiony w definicji kanału, ale jest ich już bardzo dużo. Zobaczą to Państwo na zakończenie. Ale na początku czeka Państwa niespodzianka, ponieważ tym, którzy najhojniej mnie wspierają, obiecałem tytuł mecenasa kanału i każdy odtąd kolejny odcinek. Będzie miał swojego mecenasa kanału. Jedną z osób, które w tym elitarnym gronie się pojawiły. I dzisiaj już też będzie po raz pierwszy zobaczą Państwo nazwisko mecenasa tego odcinka wideo Więc i z przodu, i z tyłu wideo jest miejsce zostawione dla Państwa, i bardzo się z tego cieszę i jestem z tego dumny. A teraz już przechodzę do filmu. Film francuski, proszę Państwa, pod tytułem Niewierna. No, o Niewierności niestety z Juliette Binoche w roli głównej, czyli z jedną z ulubionych francuskich aktorek w Polsce. Ona ma zresztą jakieś korzenie polskie, więc ta, ta nasza mięta do Juliette Binoche nie jest taka całkowicie przypadkowa. Mamy w kinach, na ekranach film francuski zrealizowany przez Claire Denis. Która jest wybitną reżyserką, doświadczoną reżyserką francuską. Ten film zdobył srebrnego niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, na ostatnim tegorocznym festiwalu w Berlinie. Więc jest to film nagrodzony i no, mówi się już nawet utytułowany. W roli głównej, jak powiedziałem, Juliette Binoche, a partneruje jej Vincent Lindon, aktor, z którym łączy ją, czyli Juliette Binoche, naprawdę niesłychana chemia. Taka chemia ekranowa i chemia seksualna, powiedziałbym, bo mamy tu dużo seksu. Dużo seksu ludzi, no, takich po pięćdziesiątce. Ale, ale seks jest bardzo prawdziwy, bardzo pulsujący emocjami. No i powiedziałbym taki intensywny to nie jest wspomnienie seksu, to jest ten seks, o który chodzi. No, kłopot z tym i w tym że e, e, seks e, i w ogóle miłość w życiu e, postaci, którą graży Liedbino, że nazywa Sara, e, no dotyczy dwóch mężczyzn. E, jej byłego narzeczonego, którego od dawna nie było w jej otoczeniu, ale nagle się pojawia. E, no, i tego aktualnego męża, z którym jest, którego grawał Saint-Lindon, on się nazywa Jean. A ten drugi, François, który staje się no, prawdziwym nemesis, taką nemesis dla Żana, gra go Grégoire Collin. Ten trójkąt, bo to jest trójkąt duchowy przede wszystkim, uczuciowy trójkąt, stworzyła Sara. To ona nie może się zdecydować, w którą stronę ma pójść. Z jednej strony jest jej dobrze i chemicznie, w sensie seksualnie i życiowo z żanem, bo on jest po prostu nie tylko w niej zakochany, ale jest też dla niej opiekuńczy. Jest z nim szczęśliwa, czy to w domu, kiedy, kiedy musi biec do pracy i prowadzić radiowe audycje, czy kiedy wyjeżdżają razem na wakacje, jest jej po prostu dobrze. Ale co zrobić, jeśli gdy pojawi się w otoczeniu? François, to ona zaczyna o nim myśleć. Mimo że tu jest jej dobrze, to może tam byłoby jej lepiej, choć on był kiedyś jej narzeczonym i nie było jej z nim lepiej, dlatego się rozstali. To znaczy, bo to czasem tak bywa. No może nie było jej z nim lepiej, ale nie mogła się od niego oderwać. Czasem tak jest. Mimo że nie jest dobrze, to jest to Niezwykłe i najważniejsze na świecie. Bywa tak? Bywa. No i teraz, jeżeli jest dwóch dobrych partnerów, obaj są pociągający, obaj są ciekawi, obaj są dobrymi ludźmi, a jeszcze znają się, a jeszcze współpracują, a jeszcze Jean pracuje dla François. W każdym się teraz będzie pracował, od tego się film zaczyna. No to rzeczywiście trudno uciec od takiej konstrukcji yy, towarzyskiej. No i ona się miota. To jest film o miotaniu. Ta niewierność yy, jest taką niewiernością przede wszystkim emocjonalną. Tu nie chodzi o zdradę. Tu nie chodzi o wyskok, o, o seks. Tu chodzi o Niewierność emocjonalną, a właściwie taką niezdolność do, do opowiedzenia się po jednej stronie. Tylko i całkowicie. Tak się zastanawiam, jakie to będzie miało przełożenie na życie córki Juliette Binoche prawdziwej córki, która gra w tym filmie. Ona się nazywa Hanna Marzimel, bo jest córką Juliette Binoche i jej męża Benoît Magimel. Pamiętają państwo tego bardzo przystojnego, ciekawego aktora Benoît Magimel, który grał z Izabeli Per w filmie Pianistka? To on był tym młodym chłopakiem, którego ona torturowała, tym młodym zakochanym w Izabeli Per chłopakiem. No to to właśnie on się stał, został mężem Żywiec i efektem ich miłości jest Hanna Marzimel, która właśnie zagrała w tym filmie. To jest pierwsza rola chyba jest, jej. No i zaczyna od oglądania historii, w której jej matka gra tę niewierną. Ciekawe czasami to jest, jak życie prawdziwych osób prywatnie przeżywających swoje życie. I jednocześnie y, przeżywających to, co grają, bo są aktorami, a w tym samym życiu się odbywa przecież. To jest jakby na równoległych płaszczyznach. Jedna jest ta prawdziwa, mojego prywatnego życia, a druga jest życiem postaci, które gram. Ale żeby one były wiarygodne, to ja muszę dużo dać od siebie, od z tej, tej prawdziwości swojej. Wtedy się sklejają te te Dwie płaszczyzny, ta, ta moja prywatna z tą zawodową. Przez całą historię aktorstwa były dziesiątki pomysłów i sposobów, jak to oddzielić: jak oddzielić zawód aktora od życia prywatnego aktora. I były różne teorie. I były takie teorie, że, że można, że to jest tylko sprawa techniki aktorskiej. I były takie teorie, że nie można, niestety. Olga Lipińska, z którą pracowałem przez lata w teatrze Komedia w Warszawie, ona była dyrektorką wtedy tego teatru. Ja byłem sekretarzem literackim, współpracującym z nią i obecnym na próbach, gdy reżyserowała. Pamiętam, że mówiła do aktorów, ale przede wszystkim do aktorek zatrudnionych w tym teatrze niektórych bardzo znanych aktorek. I, I miała taką swoją teorię, że teatrowi trzeba się poświęcić w całości, i że ktoś, kto chce mieć szczęśliwą rodzinę i mieć szczęśliwe życie osobiste, nie powinien zostawać aktorem, ponieważ ten zawód właściwie uniemożliwia normalne, prywatne szczęście, takie powiedziałbym cywilne szczęście aktorkom i aktorom. Nie jestem pewien, czy, czy miała Olga Lipińska rację, a w każdym razie nie jestem pewien, czy zawsze taka y, zasada obowiązuje, ale, ale tak zgadzam się, że w wielu przypadkach tak właśnie jest, no i, i stąd takie pokręcone biografie niektórych znanych i mniej znanych aktorów czy gwiazd filmowych, y, które czasami bywają też dobrymi aktorami i aktorkami. Bo to wcale nie jest jednoznaczne. Ale wracam do filmu Niewierna. Który jest filmem, no, powiedziałbym, nie do końca udanym. Są tam takie sceny, które nie całkiem wyszły Claire Denis. I proszę mi wybaczyć, jeśli państwa a przede wszystkim, panie, uznają, że jestem tu trochę nieobiektywny, ale mam problem ze sceną rozmowy Żana, czyli męża Sary, granej przez Juliette Binoz, z jego synem z pierwszego małżeństwa. Ten chłopak w okresie dojrzewania ma kłopoty. Ma kłopoty ze sobą, z osobowością, z wejściem w życie. Ojciec chce go dobrze ustawić do życia. Chce mu powiedzieć, co jest ważne, a co nie jest ważne. I ta rozmowa z synem wygląda niewiarygodnie. Tak jakby Klerde Ni, czyli kobieta, nie bardzo wiedziała, jak rozmawiają mężczyźni, szczególnie w takim układzie. Ojciec, syn. Ja mogę powiedzieć jako syn, który rozmawiał ze swoim ojcem wielokrotnie i który bardzo szanował mojego ojca, bo on był silną osobowością. Mogę powiedzieć, że takie rozmowy wyglądają zupełnie inaczej. To nie jest tak, że syn grzecznie siedzi i, i, i przyjmuje to, co ojciec chodzi i, i, i mu wykłada, jak wykładowca na wyższej uczelni, tylko to jest rodzaj zwarcia. To jest rodzaj takiego siłowania się. Musi tak być. Bo jeśli młody człowiek, młody mężczyzna szczególnie nie ma w sobie tej siły, która by chciała wypchnąć starszego samca, czyli starszego mężczyznę z jego pozycji w domu, to on niewiele osiągnie wtedy. On musi mieć przynajmniej na starcie tę energię życiową i musi to być taki rodzaj e, e, z jednej strony szacunku, ale z drugiej strony takiego się, takiego przepychania się, takiego y, siłowania się, takiego siłowania się może nie na rękę, ale na, na emocje. To musi być bunt, to musi być musi być zwarcie i po tym zwarciu musi być chwila wielkiej serdeczności i zrozumienia. Wartości tego, co się stało, bo to wcale nie jest łatwe, żeby osiągnąć taki rodzaj takiego pokojowego starcia, które w dodatku obie strony czują jest w dobrej intencji. To jest, och, to jest wielka sprawa móc coś takiego przeżyć. Wielu synów nie jest w stanie dostać takiego prezentu od ojca. Wielu synów nie widzi swoich ojców. I ta magiczna relacja między ojcem a synem jest niepowtarzalna i nie da się jej powtórzyć. Prawdopodobnie między matką i córką też coś takiego zachodzi inaczej zupełnie, czego ja z kolei nie wiem. Ale wiem jedno, Claire Denis poślizgnęła się na tej scenie. To znaczy, tu straciła wiarygodność, tu się coś fałszywego pokazało na ekranie. A w takim filmie, jak Niewierna. Nie ma miejsca na, 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 na poślizgnięcia i na takie błędy, po prostu błędy w konstrukcji filmu. I srebrny niedźwiedź nic tu nie pomoże. Ale i tak polecam Państwu ten film, bo on jest ciekawy, żeby go obejrzeć. Także jako pewien rodzaj dokumentu, on był re realizowany w czasie pandemii, więc mamy tu maski na twarzach aktorów, często. To jest takie świadectwo pandemii i myślę, że, że to będzie też świadectwo historyczne. W filmach kręconych w tym czasie będą potem naukowcy i kinoznawcy, filmoznawcy będą opowiadać, jak to było i dlaczego i z czego wynikało, bo to się na pierwszy rzut oka nie tłumaczy, ale my doskonale wiemy, że, że tak jest. Jest jeszcze jedno pytanie. No skoro jest to takie y, mocowanie się pomiędzy François a Jeanem, y, właściwie to nie oni się mocują, to, to, to Sara się mocuje sama ze sobą, nie mogąc się zdecydować, czy Jean, czy François. To właściwie na czym polega, skoro takie jest dobrze pod wszelkimi względami z Jeanem, to właściwie na czym polega ta siła przyciągająca y, François? Skoro nie mogli być ze sobą razem, a jednak go ją przyciąga. I myślę, że, że tu jest taki rodzaj, może przyjaźni może takiego niechemicznego, ale takiego uczuciowego zrozumienia, bliskości, partnerstwa. Nie zawsze w miłości to występuje. Czasem miłość właśnie za pomocą e, e, namiętności na przykład e, udaje, że jest także przyjaźnią, że jest czymś bardzo zbliżającym, powodującym, że ludzie są bardzo blisko ze sobą. A namiętność to jest taki związek chemiczny, który krótkotrwały jest i on przez całe życie nie trwa. I w pewnym momencie namiętność tak się robi, taka coraz bardziej blada i taka wyparowująca i nagle się okazuje, że na niej trudno budować związek na całe życie. Natomiast na takiej bliskości, przyjaźni, yy, 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 ta, na tak zwanym przelocie, że się ma przelot z drugą osobą i wszystko doskonale od razu wpada we właściwe miejsce, na tym można wiele zbudować. Yy, a jeżeli przy tym wszystkim jest jeszcze rodzaj fascynacji, zagadkowości, czegoś niezrozumiałego, nie, nie, nie wiemy dlaczego nas tak ciągnie do drugiej osoby, to może się wtedy okazać czymś bardzo silnym przez wiele, wiele lat, może całe, przez całe życie. Może się stać takim elementem przyciągającym. I wtedy, żeby się przekonać, jak wybrać, jeżeli w ogóle umówimy się, że trzeba wybierać, bo może Państwo sądzą, że na przykład taki trójkąt to jest fajna figura i że właściwie po co to psuć? Niech oni sobie będą we trójkę. Pod tym, że panowie wcale nie chcą być w trójkącie. No ale powiedzmy, może by się przekonali. I jeżeli jednak jesteśmy bardziej tradycyjni i myślimy o tym, że ona powinna wybrać, no to właściwie po czym poznać, która, e, który wariant jest lepszy. I ja Państwu zdradzę, że mamy ten element w filmie. I że w tym filmie jest powtórzona, no właściwie pewna wzięta z bajki figura, którą potem przypomniał Bertolt Brecht w sztuce kaukaskie kredowe koło, i która dla mnie jest taką najbardziej skuteczną i prawdziwą techniką rozpoznawania tego, kto jest właściwy i prawdziwy. W okazywaniu miłości. Otóż w kaukaskim kredowym kole było tak, że było dziecko, do którego przyznawały się dwie matki, i każda z nich mówiła, że to jest jej dziecko. No i wreszcie nie można było żadnej z nich tego wybić, i żadna z nich nie mogła tego y, z, y, udowodnić w taki sposób, żeby to było y, oczywiste i niepodważalne. I wtedy y, 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 król zarządził, aby, aby y, one stanęły, stanęły w kredowym kole, w środku tego koła. Umieszczono dziecko, każda z nich miała chwycić jedną rączkę tego dziecka, stały po dwóch stronach tego koła, i każda z nich miała ciągnąć to dziecko, przeciągać to dziecko, ciągnąc je za rączkę, na swoją stronę koła. I ta z nich, która pierwsza przeciągnie dziecko poza koło, miała je otrzymać jako matka. No, i one zaczęły ciągnąć, właśnie rozrywać to dziecko, i w pewnym momencie jedna z nich puściła, a druga pociągnęła dalej. No i mądry król przyznał to dziecko tej, która puściła, bo na tym polega młodość, na tym polega miłość, żeby z miłości umieć zrezygnować. Na tym polega miłość, na poświęceniu. A nie na postawieniu na swoim za wszelką cenę. Teraz to już chyba czas na premium, prawda? Ale przed premium, no oczywiście, ocena. Mam dzisiaj moją misę tybetańską, która poda prawdziwy, prawdziwy i szczery dźwięk. Uwaga. Ach. To jest rozkosz, po prostu taki dźwięk. Teraz trzy łyki wody z miedzianego kubka. Jakże i Państwo też mogą teraz się napić? Trzy łyki wody albo czegoś, co mają Państwo w pobliżu. Są trzy łyki. Jak tak, to już jesteśmy w premium. No a w premium, jak Państwo wiedzą, łączę y, to, co było w filmie, z tym, co było w moim życiu. No i y, i pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła z filmem, początek filmu jest taki, że Sara i Jean e, no, są na wakacjach, e, kąpią się, cieszą się sobą, są e, e, uradowani i zakochani. I ona powtarza mu ciągle: Kocham cię, kocham cię, kocham cię. A mój przyjaciel Marcin. Mawia, kiedy ja coś takiego powtarzam, albo gdy na przykład mówię, jesteśmy w restauracji, mówię, no nie, to jednak bardzo dobre, to dobra, jest bardzo dobra ta zupa. Świetna, no ona jest taka specyficzna, ale bardzo dobra, bardzo mi smakuje. I Marcin mówi, weź zostaw tę zupę, no przecież widzę, że ci nie smakuje i mówieniem, że ci smakuje, nic nie zmienisz. No, i kiedy, kiedy Sara tak przekonuje Żana, że kocham cię, kocham cię, to u mnie zaczynają dzwonić dzwonki, to wcale nie tak jak u misy tybetańskiej dźwięk, czy z misy tybetańskiej, takie dzwonki niepokoju. Że oj, jak tak zaklinamy rzeczywistość, jak tak powtarzamy w nieskończoność: kocham cię, kocham, to znaczy, że mamy co do tego wątpliwość. Że mówiąc to. Chcemy sami siebie przekonać, że tak jest. Czyli, że sprawa nie jest oczywista, a nawet, że tkwi tu jakieś niebezpieczeństwo w tej sytuacji. Zwróćcie Państwo uwagę na to w filmie, bo mnie się to od razu przypomniało, co Marcin powiedział, i on zwykle ma rację w takich sprawach. I rzeczywiście się okazywało, że jak ja tak chciałem zacieszyć i, 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 i wmówić sobie, że to jest pyszne, że to jest dobre, że, że ja to bardzo lubię. To z reguły y, miałem co do tego wątpliwości. Ale jest także druga sytuacja, która tu mi przypomniała pewną, y, pewne moje doświadczenia. Otóż no mamy Sarę i mamy Żana i François, i ona się nie może zdecydować, i czy miał właściwie ten François pociąga, nie wiemy do końca, ale widać, że jej pasuje taka rola, którą pełni u boku François. Że ona się tam czuje na swoim miejscu, że ona tam się czuje elegancko, że ona się czuje taką prawdziwą kochanką, że, że ona jakby wpasowuje się w pewien model bycia z kimś. To nie zawsze jest prawdziwe, to nie zawsze jest efektem tego, co my czujemy, tylko my tak w taką foremkę wskakujemy. Ktu, o której dowiedzieliśmy się z książek, oglądaliśmy y, podobne foremki w filmach, y, y, funkcjonują one y, y, w społeczności, y, w tradycji, y, w relacjach rodzinnych. Są takie foremki, i my nagle patrzymy: O, to taka foremka, o której zawsze słyszeliśmy. Czasem nieświadomie to robimy, nie wiemy, że to jest foremka, ale zanim się zorientujemy, już w niej jesteśmy. I się tam i wszystko pasuje i tak nam wszystko pasuje bo wszystko jest jak w foremce. Problem jest taki, że to wcale nie jest prawda na nasz temat, że my w tej foremce się tak poczuliśmy wygodnie i tak wszystko jest zgodnie z oczekiwaniami świata i wszystko jest takie, że wiemy co zrobić, wiemy jak postąpić, wiemy co powiedzieć, wiemy co będzie dalej. Wszystko wiemy, bo to foremka. Ja tak kiedyś też miałem i pamiętam, kiedy był taki moment w moim życiu, kiedy, kiedy działałem na dwie strony i miałem taką przyjaciółkę w Anglii, z którą, no, wydawało się, że właściwie to jest romans, a w każdym razie ona to tak budowała i. Spotykaliśmy się gdzieś na lotniskach, gdzie ona przyjeżdża z jednej strony, ja przyjeżdżałem z drugiej strony. Mieliśmy tylko pół godziny na spotkanie. No jak w filmie, spotykaliśmy się, biegliśmy naprzeciwko siebie, potem jakaś kawa i długie spojrzenia w oczy. I ja potem leciałem dalej samolotem i się zastanawiałem, co ja robiłem właściwie, o co mi chodziło. Ale ja się tak sam sobie spodobałem w tych sytuacjach, w tych rolach. Tak, tak się czułem, właśnie jak, jak mi się wydawało, że się człowiek powinien czuć. A to w ogóle nie była prawda o uczuciach. Kiedy moja mama na to patrzyła, to mówiła: Boże, no wy jesteście stworzeni dla siebie. Nie byliśmy. Jak łatwo jest wskoczyć w taką foremkę. Jak łatwo sobie wyobrazić, że gdzieś tu jest jakiś taki François. A pamiętacie Państwo, jak było w nocach i dniach? Jak był ten Bogumił świetny, wspaniały, cudowny, zawsze obok, kochający. I był tamten z liliami, co wchodził po lilię w białych spodniach do wody i wszyscy zazdrościli to była miłość prawdziwa ale wymyślona właściwie no ale taka pielęgnowana trochę była taka niewierna nasza Basia niechcicawa była taka emocjonalnie niewierna no właściwie ten film to jest e, trochę taka Basia Teraz sobie uświadomiłem, że pięknie y, 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 zadzwoniłem misą tybetańską, ale nie powiedziałem, jaka jest moja ocena tego filmu. No dobrze, to w takim razie już w części premium ogłaszam, że moja ocena jest 5 na 10. 5 na 10, bo dużo tu jest rzeczy, które mogłyby być lepiej zrobione. Boli mnie to takie kompletne niezrozumienie. Y, tego, jak skonstruowani są mężczyźni. No, wiem, że to jest film tak naprawdę o kobiecie, o Sarze, że tu obaj panowie są potraktowani trochę tak dekoracyjnie i, i, i nie o nich tu chodzi, to o niewierną chodzi o, o, i o jej wątpliwości. Wszystko wiem, rozumiem, no ale nie mogę więcej punktów w związku z tym dać. 5 na 10 i mimo wszystko bardzo polecam. Zresztą 5 na 10 to jest dobrze. To znaczy, że film jest. W porządku, Dobre, można go oglądać. No i przede wszystkim można oglądać naszą kochaną Juliette Binoche po części z polskimi korzeniami. I pamiętajcie Państwo, że kiedy tak nam się sami sobie spodobamy w lustrze, że, że tak fajnie wszystko pasuje, że tacy jesteśmy, jak właśnie oczekiwano od nas, że będziemy to zobaczmy, czy czasem nie siedzimy po uszy w jakiejś foremce i czy to na pewno jest dla nas dobre.